No to równie dobrze można nazwać odcinek Aura se jedzie i Hanci. Aura se jedzie. Ja bym taką kompilację oglądał. Cześć wszystkim, z tej strony Mlekolud, a to jest WWH Dogrywka, czyli seria dodatkowa do wielkich wyścigów Hoxów, w których znajdziecie najlepsze akcje z konkretnego sezonu oraz przejazd mój i Hogatego na trasach, które były właśnie w tym głównym wyścigu. Zachęcam Was do subskrybowania, aby być na bieżąco, komentarza z opiniami i pomysłami oraz łapki w górę, jeśli filmik się spodoba. Najpierw zobaczycie najlepsze momenty z danej mapki, a później nasz przejazd i tak dwa razy w każdym z odcinków. Tak więc zapraszam do oglądania! O nie! Ale tam krzywo poleciałeś. Nie, skater! O Jezu! Poleciał! Sorry, sorry, nie wiem, opanowane. Ale offroad z traksem? Tak, no. O, sorry, skater, ładnie. Co się stało? Jezu! I raz tu jeszcze, nie wiem. Ale tu też jest. Nawet dobra. Nie wiedziałem kiedy. No. Nie! Nie, ja nie jestem. O, ale to... Tory ma... powietrzu! Branie udziału w... tych kolejnych wyścigach. Aura! Sorry! To nie było naprawdę. Sorry, to nie było specjalnie. Byłem na dwóch kołach. Co tam, Aura? Nie wiem. O ty! O! To tam, Baciu? Sorry. Nie, tym razem nie, sorry. Dotkało. O! Taki wiesz, kolejny. Ale Bax nie był pierwszy. A co to? Musisz być pierwszy. Myślę, że Bax to Aura! Kolejny raz! Aura, biorę Janowski cię górą. Ma pomarańczowy. Po kośmiku, a bierz mi górą. Bax, ja to cicho lecę, bo... No? Bo cały czas z tyłu jestem, nie? Dopiero teraz... Oj, Aura! Pichła ty kurwa! Spokojnie, chłopaki, o nie! Marm, Bax. Ja pierdzielę. No dlaczego zawsze mnie tak wyrzuca? O, mar! Ale to zrobił. Widziałem to. Widziałem to. Dzień dobry, witamy Was na pierwszym torze, na pierwszym wyścigu z czterech naszych hoksowych z drugiego sezonu. Razem ze mną jest oczywiście Hogaty. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tak jest i dzisiaj ogólnie nie jesteśmy w roli komentatorów, tylko jak widzicie w roli tych, co tą trasę testują i się troszeczkę razem ścigają. No i mamy do przejechania dwa okrążenia danego toru, danej mapy. Tutaj oczywiście pierwsza mapa w kolejności będą takie, jak występowały na odcinkach. W tym odcinku zapewne będziecie widzieć dwa odcinki trasy. I sobie jej ładnie przejedziemy, przetestujemy, zobaczymy jak jest i oczywiście będzie to poprzerywane. Jak jestem pewnie dobrze. Fanem słowa odcinki ogólnie dzisiaj. Odcinki, tak, dzisiaj bardzo dużo. Może jakiś licznik słowa odcinki dam? Ogólnie odcinka to chyba do ciebie w tym momencie by się nadawało. Tak, się wydarzyło, Mleko? Najlepszy odcinek to był, gdzie mnie troszeczkę wyrzuciło poza tubę. No niestety, nie udało się tym razem. Kurczę, mam wrażenie, że w innej rzeczywistości udałoby mi się lepiej to przejechać. Ale powiem ci, że w innej rzeczywistości ja tę tubę w ogóle przejechałem wtedy tak jakby od lewej do prawej i wyskakiwałem prawie z sufitu. I do drugiej proszę. Doleciałem. Okay, i to nawet okay. Tak przejechałem dalej, tylko straciłem dosłownie minimalnie tam czas. Rozumiem. Tak, zaraz sobie wstawię po prostu tutaj, jak dobrze trafiam przez tą, przez ten wyskok i będzie wszystko dobrze, tylko czas się lekko zaburzy. Widzowie no, niech sobie porównają jakby te czasy nasze, które dzisiaj testujemy z czasami zawodników, no. Jak najbardziej, właśnie też jestem sam ciekaw. To okrążenie jest już, można powiedzieć, że spisane na straty pod względem rekordowego czasu. No jak najbardziej jadę, ale jednak palenie F-ki to już jest niewybaczalne. Jeszcze na tych szybszy. Tak, na tych kontaktowych to jeszcze da się coś zrobić, ale bez kontakty, jak dobrze oglądaliście, to sami wiecie, że no rzeczywiście tam jeden błąd no, wpływa bardzo krytycznie. No ale dobra. My sobie przejdziemy, przetestujemy te mapki po kolei i w sumie bardzo ciekawe od tej perspektywy sobie tak pooglądać to. Jednak tak od góry jak się patrzy i tak kibicuje jak na przykład polskiej reprezentacji na meczach, że można doradzać, że no kopnij, no strzelaj. No to jest w sumie trudniej tak tutaj. Dobra Mlekolu, ty tam lepiej przejedź sobie ten wyskok swój ulubiony. Dobrze. Ja sobie przejadę ten mój ulubiony wysko. Nie wiem, czy już miałeś tego slopka, czy jeszcze nie? Tak. Co I prawda. Co? Jak zrobiłeś? Przejechałem go w sposób chyba przeznaczony do tego, czyli po prostu dałem się zeslowować. A tobie się udało? Nie próbowałem nawet teraz. Okej. Ja chyba.
kurczę, jak nie zburzę sobie, jak w sensie, jak dobrze przejadę pierwsze, nie, drugie okrążenie, to nie pojadę tam górą, ale jak coś mi się lekko zawaha i będę wiedział, że czas już nie jest taki idealny, jaki mogę sprawdzić, to chyba zaryzykuję i przelecę tam sobie górą. Ale zakładam, ten czas idealny, to zakładam, że po prostu, wiecie, to też tak bez tryhardu, my sobie tutaj na czynniku przyjeżdżamy mapę, żeby mniej więcej też określić, ile czasu taka mapa będzie zajmowała na okrążeniu. Dokładnie. I to jest raczej właśnie w takiej kwestii, a nie w kwestii, że o kurde, teraz pobijam rekord, teraz rekord. Jeszcze dodatkowo jak jedzie tych osób więcej, to tak na dobrą sprawę, wiecie, te osoby się też napędzają, te osoby jeżdżą, czasy są mniej, szczególnie krótsze. Na trybie kontaktowym, ludzie jeżdżą na guście za sobą, po prostu. Dokładnie. Także w tym czasie można naprawdę dużo podziałać, bo osoba z ostatniej pozycji, no naprawdę na trybie kontaktowym akurat, nie? Na bezkontaktowym to wygląda troszeczkę inaczej, ale na trybie kontaktowym osoby z ostatnich pozycji zazwyczaj windują się bardzo łatwo. No i zazwyczaj te osoby zgarniały najszybszy przejazd mapy. Tak, tak, tymi boostami jednak, kurczę, no to bardzo dużo daje. W takich miejscach jak tutaj te pętelki też czasem potrafią wtedy przejechać sobie innym torem. Mi się jak na razie udało tutaj bezpiecznie przejechać ten mój wyskok taki lekko nieszczęśliwy. Tym razem bardzo spoczko. Jaki to ale... był lekko nieszczęśliwy wyskok? No ten tam za pierwszym co tak leciutko, ta tuba co się urwała czerwona i nie wpadłem do kolejnej. Czerwona tak, tuba, ta która się urywała, rozumiem. Tak w skrócie mówiąc. Tak, jak powiedziałeś. Dokładnie ja tylko tak. Cytuję. Tak. Żeby nie było. Było widać na odcinku, co prawda. Może nie widziałeś tego, jak tam urwało mnie od ciebie wtedy. Zaburzyliśmy nasze odległości. Ja tylko widziałem, jak znikasz mi na mapie. A, widzisz. Myślałem, że widzisz, jak przelatuję, a raczej nie przelatuję. No, nie widziałem, bo nie przeleciałeś. Nie, no to coś w tym jest. Rzeczywiście. Dobra. Dobra, no to... Jak tam pan Lekolut się czuje na drugiej pozycji? Czułbym się lepiej na pierwszej pewnie, wiedziałbym, że więcej punktów zdobędę w klasyfikacji generalnej na wyścigach, jak tak sobie zasymuluję. No, ale cóż, wierzę w to, że mogę dostać jeszcze jakąś dziką kartę. Ja to chcę tylko powiedzieć, że wiecie, że my tu tak niby nie na wyścigi, ale no, gdzieś tam wewnętrznie, gdzieś tam w środku. Nie no, gdzieś tam... To będzie pierwszy, ten wygra turniej komentatorów, no. Nutka rywalizacji, oczywiście, że jest. Właśnie, no. Jak przegram, to... Niestety, ale koniec serii, koniec WWH podobno. 20 PSC przegrane, wygrane. O, no tak! Wtedy sponsorem zostaje spółka Mleko Lud Company. No nie, no to zależy kto przegra, nie? No tak, tak. Albo Fogatowski synowie, albo Mleko Lud Company, no. Tak. Nie wiadomo. Zobaczymy w sumie przy następnych wyścigach. Kurde, w co się ja pakuję tutaj? Kto wygra, no? Fogatowski czy Mlekowski, no? No właśnie, wielcy komentatorzy. Wymień swoich dwóch ulubionych komentatorów. Ja się roześmiałem, no i spadłem. O nie. Tak, gdzieś jakiś sprawdzian albo trzech, nie? Włodzimierz Szaranowicz, Piotr Hogaty Hogatowski, Emil Mlekolud Mlekowski. Dokładnie. No to by było co najmniej ciekawe. O, taki komentarz od pani ze szkoły no, pod filmikiem, że ej, chłopacy. Co chłopacy, wiecie? Co wy robicie? Okej, okay, jakie czasy? To jest bardzo ciekawe tutaj. Czasy są następujące, że najlepsze okrążenie mimo wszystko miałem ja i to 3 sekundy do przodu. Jak mówiłem, na kontaktowym trybie najszybsza będzie osoba z tyłu, zawsze. Tak jest. Chłopaki, od was jakiś plan na to, kogo zmusić? O! No. Tak! O, aura! Ja wiedziałem! To było zbyt pewne. D-Boring. D-Boring, czy... Ja chcę wam tylko przypomnieć, że na pierwszym miejscu jest... Ej, dobra, debil jakiś, dobra! Ja Jansona! Ej, dobra! Patrz jakoś to przeżyłem! Dobrze.
Rudy, Rudy mały. Rudy! Kater naprawdę ale polecieli. Szary, co to jest S? O nie. Oj, coj, marmik. Dźwigła gdzieś tam z przodu. Nie ma. Nie! Jest! Dobra, to jest taki głupi. Peter, nie wiem, ty mówisz, żeby nie wpadzić, a co chodzisz? O, to jest głupi. O, dźwigła. O, już. No. A, nara? Ty Jobsonek wjechał! Siema! Właśnie teraz to ze! Co tu się dzieje? Kolejne bliskie zagranie do zagrania meczu! Jobsonek! Dobra, no słabo. Dobra, Aura, jesteś impostorem. Tak, wy to nie! No i proszę Państwa, drugi wyścig naszego drugiego sezonu WWH, jechany, objeżdżany przez komentatorów, pora rozpocząć. Oczywiście to znaczy drugi jak drugi, bym powiedział, ponieważ na zwykłych wyścigach w sezonie WWH to jest raczej trzeci lub czwarty. A, okej, okay. Czyli więc... tutaj takie zaburzenie nastąpiło. Rzeczywiście ja nie spojrzałem tak. na kolejność, że tutaj takie coś jest. Okej, okay, to nie będę Was wprowadzał w błąd. Kolejny wyścig. Kolejny po prostu, no. Tak, jest. Jeden z czterech. Tu wstaw liczbę. Albo cyfrę. Tutaj takie rzeczy się teraz dzieją. No mimo wszystko, jeżeli tak. Albo dobrze dojechać, albo dobrze skomentować. To jest tutaj trudno bardzo. Czy jak rozumiem, próbujesz mnie tutaj teraz troszeczkę tak zagadać? Żeby tylko lepiej przejechać, no. Panie Piotrze Hogaty Hogatowski, ostatnio... Takie krąży pytanie, widzowie pytali się, czy moglibyśmy na przykład helikopterami latać? Nie, no cokolwiek. Co? No. Nie, no aż zbruziło mlekolu. Nie no, ej, rzeczywiście było takie pytanie, żebyśmy helkami oblatywali akurat, ale no to jest nie do zrobienia i to już było odpowiedziane. To plus jeden najwyraźniej, w sensie rzeczy, które są niedopuszczone jakby przez... Rockstara tutaj na tryb obserwatora, tak. Ewentualnie nie ma jakiegoś pomysłu innego, jak to zrobić, no to no trudno byłoby to zrobić. No tak, w sumie samo sobie odpowiada to zagadnie. A ty też podobnie widzę. Wcale nie, no dokładnie tak samo zrobiłem. Myślałem, że mi się uda, a jednak wpakowałem się w ten sam sposób. Nie, tak się nie chciałem wpakować w tego. Tam jeszcze drewno było. Tak. To drewno byłoby bardziej game changerem. Ale powiem ci, że zahaczyłem o jedno drewienko, ono się przesunęło i ja pojechałem dalej. Więc... Czyli oszukałeś, okej, okay? Rozumiem. Tak. Przyznaję się do tego. Szybki skrót klawiszowy na przenikalność czy coś. Nie wiem nawet jakie są rzeczy w tych wszystkich. No. Tak. Oj, tutaj to zadzieramy z przyczepnością już nie, w ostateczności. Nie, żadna przyczepność nie jest zdzierana. Nie? Okej. Okay. Zdzierane to będą zaraz twoje kolana tutaj po porażce. No zobaczymy jak to teraz pójdzie, bo jak jestem tam bliżutko. 20 PSC normalnie gościu kupował dawny. Ale to właśnie w sumie. No te 20 PSC. Ile trzeba wygrać wyścigów w takim razie? 20 PSC, myślę, że trzeba wygrać 3. Okej. Mam wrażenie, że tyle dokładnie. O, nie, to słuchaj. Ja to sobie jednak trochę... się spychamy. Jednak jadę pierwszy, słuchaj. Jednak nie tak się umawialiśmy. Okej, ale kółka są dwa, upewnię się. Oj. Gdzie ty tam jesteś? Ale nie masz punktu, nie? No, nieźle, mlekolu. A ja nie spychałem. Ale ja nie wiedziałem. Ale okay. Wiecie, 20 PSC. Myślałem, że są dwa okrążenia i to jeszcze nie jest takie okrążenie, gdzie musisz atakować, ale... Nie no, ja przepraszam bardzo, ale to naprawdę było mimowolne. W sensie... ja zaraz tutaj... Nie będziesz miał trudności z wyprzedzaniem, nie jak będę się topił, więc... Dzięki, że mi jeszcze tu podpowiadasz, co mogę sobie zrobić po prostu. O nie. Jasne. Okej, okay. Ale tutaj po prostu totalnie zmiana klimatu nastąpiła. No tak, wydaje mi się, że klimat się zmienia ogólnie, wiesz. Globalne ocieplenie, te sprawy następują. No tak, w sumie możemy zaobserwować to po zwiększającym się poziomie wody tutaj dookoła nas. I po zmniejszającej się temperaturze w marcu, w dalszym ciągu.
i po wypadającym mnie do tej wody? Nie, ale to ja jednak jest słaba prognoza. Co jest? Oh no. Co się wydarzyło? O, tam były takie schody i... Ja po prostu w nie wpadłem, tam nie ma żadnej historii do tego. No Bartek poszedł do sklepu, tam są takie schody. Tak, ja jeszcze mój kolega Paweł wtedy i potem już poszliśmy tak, do domu. Tak, Paweł, Gaweł i Szaweł, dokładnie, wszyscy trzej. Tak, zadziałali tak, jak płachta na byka po prostu, dosłownie. Ja mam wrażenie, że widzowie będą duży znak zapytania mieli nad głową oglądając ten wyścig. No ja wyścig. Miałem znak zapytania, kliknąłem klawisz C w momencie, kiedy jechałeś zaraz za mną, a zaraz nie jechałeś za mną. Okej. Okay. Ja miałem nawet trzy znaki zapytania i takie, co to by zrobił? To już był ten gif taki no tak, z tym gościem, co tak. Tak. A ten gość w ogóle, co jest na tym memie, gifie czy coś, to jest właśnie tak zwany Swaggy P, czyli były zawodnik NBA, między innymi Los Angeles Lakers. Także no, grał z LeBronem Jamesem chociażby. LeBron James. Swaggy P. Okej. Good to know. Taka ciekawostka. Co tam, Lekolud? Ciekawostką jest to, że paysafe cardy muszę gdzieś patrzeć szybciutko. Ja ci podam zaraz stronę, gdzie się paysafe cardy kupuje. Tak się składa, że też tam kupuję. Tak się składa, że mam tam zniżkę. Nie no. No, człowiek zapyta się o zniżkę na tego paysafe. Nie wiemy, ale tak. Nie no, nie mam żadnych zniżek niestety. O, fajnie by było. W mojej krwawicy wszystko idzie, także... No. Ciężko uciłanych tutaj twórczości. A później się dziwić, że mi badania wychodzą negatywnie. No tak, to jest o wszystko od stresu i od paysafe cardów. Dokładnie. Czy coś? Dokładnie. Dobra, przejechany drugi wyścig. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało i zapraszam do oglądania całej serii WWH, jak i tych właśnie fragmentów i moich materiałów. No i co tam? Na razie.